Chwała niech będzie naszemu Panu. Kochani, to jest wielka łaska, że możemy tutaj być na tym miejscu i nie tylko na tym miejscu, ale w ogóle, że jesteśmy. Wyobraźmy sobie, że nie mieliśmy żadnego wpływu na to, że jesteśmy na tej ziemi. To tylko Boża łaska i Jego plan. To, że tutaj jesteś, to, że jesteśmy, to absolutnie nie masz w tym ani pici żadnego udziału. To Boża łaska, pomyślmy o tym. I rodzi się pytanie, po co tu jestem? Wiecie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy konstruktorami i tworzymy jakąś maszynę, albo na przykład samochód. Tworzymy ten samochód i po jakimś czasie ten samochód został stworzony właśnie dla nas. Ten samochód ma służyć nam. Ale zamiast go postawić na autostradzie czy na jakiejś drodze, wstawiamy go do buszu. Wśród krokodyli, lwów, tam gdzie nie ma dróg, tam, gdzie ten samochód nie może się zrealizować. Kochani, to jak się czuć będzie ten, który stworzył ten samochód, a jak się będzie również czuł ten samochód, gdy ma świadomość, że to nie jego miejsce, że miejsce jego powinno być gdzieś na autostradzie albo gdzieś na jakiejś dobrej drodze. I również ten, który stworzył ten samochód, czyli my, jako projektanci, po prostu wtedy czujemy się spełnieni, kiedy ten samochód mamy w swoich rękach, a nie kiedy on jest odstawiony gdzieś tam w garażu, gdzieś czy daleko, daleko i ten samochód nie jest używany. Chciałbym dzisiaj mówić o zaspokojonym pragnieniu, o spełnionym życiu. Kochani, jest takie słowo w psalmie, jedynie w Panu jest uciszenie duszy mojej. Inaczej mówiąc, psalmista mówi, jedynie w Panu jest zaspokojenie moje, wszelkie moje zaspokojenie. I dzisiaj już tak wiele żeśmy słyszeli wspaniałego słowa i również to słowo, że Pan chce nas mieć więcej. Kochani, Pan Jezus również mówił o czymś, co nasze życie w pełni zaspokoi. I mówiąc językiem Nowego Testamentu, mam na myśli to, co Pan Jezus powiedział w ostatnim dniu Wielkiego Święta. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. A kto się napije, tej wody, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A więc jest to chodzenie w Duchu Świętym, wejście w obecność Ducha Świętego, które ugasi moje pragnienie. Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. I to chodzi o Ducha Świętego. Jezus też chciał, aby Jego pragnienie zostało spełnione. A Jego pragnieniem, wielkim pragnieniem było to, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, może przeczytam ten fragment, 12 rozdział Ewangelia Łukasza, 49 wiersz do 50. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Pan Jezus pragnął zaspokoić to pragnienie. A tym pragnieniem było to, aby obiecanego Ducha Świętego posłać na każde serce, które oczekuje Jego. Spełnione życie to takie, którego pragnienie serca jest zaspokojone. I Pan Jezus wiedział, że jako ludzie wierzący już potrzebujemy właśnie tego zaspokojenia, takiego, że nie będziemy więcej pragnąć na wieki.
że nie będziemy czegoś więcej szukać, ale że powiemy, to jest to, czego potrzebowałem w życiu, to jest to, do czego zostałem stworzony, a więc do bliskiej relacji z Bogiem, ale tak naprawdę to do takiej relacji, że Bóg przez Ducha Świętego chce nas mieć dla siebie, chce wzbudzać wiarę, abyśmy czynili rzeczy, o których może dotychczas żeśmy marzyli tylko. Myślę, że jest to w naszych sercach, aby być w Jego ręku, aby być tak jak ten samochód, kiedy jest w ręku konstruktora, tak my w ręku Pana przez Ducha Świętego. Mało, Bóg nie tylko chce zaspokoić nasze pragnienie, On nie tylko chce, abyśmy tylko byli usatysfakcjonowani, abyśmy skupiali się tylko na swoim zaspokojeniu, ale to zaspokojenie, które Pan chce wlać w nasze życie, ono sprawi, że ono się będzie wylewać na innych. I to zaspokojenie przeniesie się i będzie wzbudzać pragnienie w naszych sercach, aby inni też tego doświadczyli. Dlatego, że to zaspokojenie naszego życia nie pozostawi nas biernymi, ale sprawi, że będziemy chcieli się tym podzielić, co przeżyliśmy z Panem. I oczywiście mam na myśli o tym, co przeżywamy z Panem, a przede wszystkim dzisiaj w sposób szczególny chcę podkreślić o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Pamiętacie Samarytanka, kiedy znalazła Mesjasza, jej życie w końcu znalazło sens. I co ona zrobiła? Poszła do domu zadowolona? Nie, nie czytamy o tym, żeby poszła do domu. Ona nawet nie poszła. Ona nie poszła. Ona pobiegła. Ona pobiegła. Nie mogła wytrzymać, że to, co przeżyła, że po prostu to, co przeżyła, jest takim niesamowitym bogactwem dla niej, taką wolnością, że ona się musiała podzielić z całą Samarią, tamtym miastem, gdzie ona mieszkała. Ona pobiegła. Kochani, czy widzieliście kiedyś piłkarza, który zdobył gola i tak sobie idzie? No, zdobyłem gola. Nie. Piłkarze, jak zdobędą gola, to oni biegną. Dlaczego? Bo są tak podekscytowani. Bo są tak pełni radości, entuzjazmu, że oni biegną. Oni biegną. Oni nie mogą stać w miejscu. Kochani, apostoł Paweł, doświadczywszy realności żywego Pana, miał wielkie pragnienie serca. Jakie było jego pragnienie? No tak, zostałem zbawiony, cieszę się, halleluja. I już teraz mogę do końca mojego życia się cieszyć i chwalić Pana. Nie. Apostoł Paweł powiedział tak, pragnienie mego serca i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Tak jak Samarytanka, tak jak każdy, kto się napił żywej wody, nie będzie myślał o sobie. Nie będzie myślał o sobie. Kochani, przed nami są wielkie wyzwania. I Jezus to przepowiedział, że my nie potrafimy tych wyzwań zrealizować, ale kiedy się napijemy tej żywej wody, kiedy będziemy nasyceni, kiedy wejdziemy w głębie, kiedy nie będziemy już chodzić po kostki, nie będziemy chodzić po kolana, po pas, ale kiedy Duch Święty nas będzie prowadził, kiedy my sami swoimi nogami nie będziemy chodzić, ale kiedy Duch Święty nas będzie chciał prowadzić, wtedy nasze życie będzie błogosławieństwem i spełnieniem i będzie to spełnienie sięgało aż po krańce świata. Nie będzie ono tylko dla nas, ale będzie dla wszystkich, których Pan nam postawi na drodze. A więc prawdziwe spełnienie życia jest w Panu, a dokładnie w Jego pełni Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy to w szczególny sposób dzisiaj sobie zapamiętali, że Pan Bóg wzywa nas, abyśmy chodzili w pełni Ducha Świętego. I bardzo mi się to łączy z tym, co było powiedziane, że Bóg więcej nas chce dla siebie. Ale to powiem dopiero na samym końcu, gdy będę mówił, w jaki sposób mamy chodzić w pełni Ducha Świętego. Jak napełniać się na co dzień Duchem Świętym.
A więc jak oceniamy dotychczas swoje życie? Czy czujemy, że mamy życie spełnione, zaspokojone, czy niespełnione? Każdy z nas wie dokładnie, jak to jest w naszym życiu. Ja myślę, że tak jak śpiewaliśmy te pieśni "Więcej Ciebie chcę", to znaczy, że wyrażają one tęsknotę za jeszcze większym, że jeszcze z bliższą relacją z Panem, tak aby On mógł poprzez nas wylewać swoje błogosławieństwo, nie tylko w nasze serca, ale również na innych. Aby z tej łaski Jego, z tej chwały Jego, ta chwała Jego przelewała się na innych, aby ten nasz kubek był opływający. Abyśmy doświadczali rzeczy, o których może żeśmy dopiero teraz marzymy. Ja mam wiele marzeń i powiem szczerze, że jeszcze wiele marzeń jest przede mną. Jeszcze się nie zrealizowały tak, jakbym tego chciał. Pragnę, aby więcej rzeczy się działo, ale wiem jedno i tak kiedy Pan w szczególny sposób mi to pokazuje, że to jest zależne od tego, w jakim stopniu jestem poddany Duchowi Świętemu, w jakim stopniu chodzę w Jego Duchu Świętym na co dzień. Jeżeli tego nie będzie w moim życiu, to będziemy chodzić może po kostki, po kolana, po pas, ale nie będziemy doświadczać tego działania Ducha Świętego, kiedy ta rzeka mnie będzie przenosić w inne miejsca. Nie kiedy ja będę sam starał się robić jakieś wysiłki i ciągle będę czuł, że to są moje nogi, ale kiedy będę czuł, że to Duch Święty na swoich skrzydłach mnie zawiera. A więc jak oceniamy swoje życie? Spełnione czy niespełnione? Paweł nawet w kategoriach spełnienia osobistych marzeń nie ocenia swego życia. O co mi chodzi? Niektórzy z nas może mają jakieś niespełnione marzenia, może mamy jakieś tam plany z młodości, może marzyliśmy o tym czy o tamtym i stwierdzamy, że no, nie jest to spełnione, czy powiedzmy w części tylko, chcielibyśmy coś innego i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, mamy różne marzenia. Ale apostoł Paweł w ogóle na spełnienie swojego życia nie patrzył poprzez spełnienie czy wypełnienie jakichś marzeń, jakichś rzeczy, które sobie gdzieś tam ustalił. On patrzył na to w inny sposób. On patrzył i mówił, że jego życie ma sens i spełnienie tylko wtedy, gdy ten, który dał mu życie, odbierze sobie należną cześć. Gdy ten, który dał mu życie, on powie, że prawdziwie jest zadowolony z tego, co stworzył. Dlatego apostoł Paweł mówi, że dlatego, że on wiedział, że celem naszym, dla którego żyjemy, jest co? Jest to, abyśmy oddawali Bogu chwałę i przyczyniali się do uwielbienia Jego łaski. I jeżeli zgodnie z tym przeznaczeniem żyjemy, aby nasze życie uwielbiało Boga, nie nasze zachcianki, nie nasze jakieś takie no, ludzkie czy jakieś takie nasze cielesne pragnienia, ale właśnie Jego, aby uwielbiało całe nasze życie, to wtedy możemy mieć tą świadomość, że jesteśmy we właściwym miejscu. Dlatego Paweł powiada, że o moim życiu mówić nie warto. Ja myślę, że tu chodzi o to życie jego własnych pragnień, jego własnych marzeń, osiągnięć. On mówi, o tych rzeczach mówić nie warto. I nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu i służby, aby składać świadectwo o Panu naszym Jezusie Chrystusie. To był jego sens, jego cel, jego przeznaczenie. Paweł mówi, bylebym tylko, jeżeli tego nie będę, mówi, biada mi, jeśli bym Ewangelii nie głosił. On był do tego powołany. Każdy z nas, bracia i siostry, jest do czegoś powołany. Paweł nie czułby się dobrze, gdyby nie zwiastował Ewangelii. Ale ja wam też chcę, bracia i siostry, powiedzieć, że my, każdy z nas, nigdy się nie będziemy czuć, jeśli nie będziemy w miejscu, do którego Bóg nas powołał, a tym miejscem na pewno jest być blisko Pana, być pełnym Ducha Świętego. To jest podstawowe nasze powołanie, aby być pełnym Ducha Świętego. I
I dlatego Paweł mówi, że o jego życiu takim cielesnym, o jego jakichś takich pragnieniach mówić nie warto. Nawet to wszystko, co osiągnął w starym życiu, mówi, że to jest śmiecie wszystko. Wobec doniosłości, jaką jest poznać Pana i doznać Jego. A więc jaką masz służbę od Pana? Na pewno mamy służbę od Pana, aby składać świadectwo, aby nasze życie było świadectwem. A do tego potrzebujemy Bożej łaski, Bożej mocy, Bożego Ducha Świętego. Człowiek bez Boga jest pusty. I to tak jak ten samochód bezużyteczny, który nie jest w rękach swojego konstruktora, czy zegarek, który nie jest na ręce tego, który go nabył, on jest bezużyteczny. Człowiek bez Boga jest pusty. I człowiek próbuje tę pustkę zapełnić różnymi rzeczami. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie znosi pustki. Jeśli nie ma tam Boga, pełni Ducha Świętego, i mówię to do nas już, do wierzących ludzi, to będzie tam pragnienie szukania czegoś, co by tą pustkę wypełniło. Jakieś zamienniki. I dlatego to może być jakaś gonitwa za pieniądzem, sławą, przyjaźnią. Szukając w ten sposób dowartościowania i jak gdyby zwrócenia uwagi na siebie. Ale to nigdy nie wypełni naszego serca. Żadne pieniądze nie wypełnią pustki. Księga Salomona, kaznodziei, mówi w 5 rozdziale, 9 wierszu: kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. A więc to nie nasyci naszego wnętrza. Żadne podróże, przygody na urlopie nie wypełnią naszej pustki. Mój znajomy pojechał na wycieczkę za granicę, teraz niedawno, do Portugalii, i tak ją skomentował. Dobrze, że wróciliśmy na weekend, bo miałem jeszcze 2 dni, żeby dojść do siebie. Musiał mieć 2 dni, żeby dojść do siebie po tym wszystkim. Mówi, 3 godziny spał. Po prostu był tak już padnięty po tym wszystkim. Kochani, urlop tak, podróże z Panem tak, ale tylko z Panem, w Jego obecności, z Jego Duchem Świętym. Pewne małżeństwo z naszego zboru pojechało na urlop w góry. Mieli bardzo dobry czas. Niedawno to mówili przy stołach na jadalni i mówią, mieli bardzo dobry czas. Tak sobie pomyślałem, no fajnie, trochę im zazdrościłem. Mówię, mi by się też tak przydało, taki dobry czas mieć z żoną, z dziećmi, bo już dawno nie byliśmy. No ale później to tak pomyślałem, co ciekawe, jak tam się mieli, ile szczytów zaliczyli i tak dalej. I tak się dzielą i mówią, mieli bardzo dobry czas, bo wiedzieli, że ten wyjazd to jest wyjazd, który zaaranżował Pan i On wszystko pokierował w ich życiu i otwierał im różne drzwi do różnych ludzi, do różnych społeczności i tam ich Pan Bóg wspaniale używał. A ja mówię, no a byliście gdzieś tam w górach? A byliśmy. Też byliśmy, gdzieś tam po drodze spotkaliśmy kogoś, też mógł Pan ich jakoś tam użyć. A więc życie, ten czas, który mieli, właśnie był błogosławiony, dlatego że radość w sercu była od Pana, nie tylko z samego krajobrazu, nie tylko, że mogli wypocząć, być gdzieś tam na urlopie. Myślę, że teraz przed nami też taki czas urlopowy, więc pomyślmy o tym, bracia i siostry, czy aby wypoczniemy, jeśli będziemy mieć na celu tylko po prostu się odciąć i nie mieć z nikim kontaktu, ale przede wszystkim nie mieć takiej bliskiej, żywej, realnej społeczności z Panem. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedy czasami przychodzę z pracy zmęczony, to zamiast się iść położyć, to wolę iść uklęknąć przy łóżku i przed Panem medytować i wylewać swoje życie. I wtedy czuję, jak odpoczywam, jak cały ten stres i ciężar tego dnia gdzieś odlatuje. Gdybym się natomiast położył, oczywiście każdy z nas jest inny, ale gdybym się tylko położył, to obudziłbym się bardziej zmęczony. Taki ja jestem. Nie wiem jak wy, na pewno wy inaczej. Ale
Kiedy z Panem jesteśmy, wtedy nabywamy takiego odświeżenia. I myślę, że może podobnie przeżywacie, kiedy jesteście po pracy zmęczeni. A więc spełnione życie czy niespełnione? Pełnia czy pustka? Wiecie, pustka to jest straszna rzecz w naszym chrześcijańskim życiu. Kiedyś miałem takie więcej sny towarzyszyły mi, kiedy śniło mi się, że załóżmy jestem w szkole średniej, tam gdzie chodziłem i wiem, że idę na egzamin, matura. Teraz też mamy czas matur, tak? Dobrze, że nie idę na maturę zdawać teraz. A dlaczego? Dlatego, że i śniło mi się właśnie, że jestem na maturze. No i mam przystępować do egzaminów. Oczywiście znam wszystkich swoich kolegów, tak, ale gdzieś w duszy wiem, że to jest sen i wiem, że nic nie wiem. Wiecie, to jest horror, to jest straszne. To jest, jak wiesz, że nic nie wiesz, masz pustkę po prostu w sercu. Wiesz, że masz przystępować do matury. Niby wszystko jest przygotowane, niby chodzisz do tej szkoły, ale śni ci się to z perspektywy 20 czy 30 lat i wiesz, że już nic nie wiesz. Że już po prostu wiele rzeczy zapomniałeś. Pustka w głowie. Kochani, może masz wiele rzeczy w głowie. Mamy wiele rzeczy w głowie. Rzeczy, które proponuje czy oferuje nam ten świat. A dzisiaj mamy tyle do wyboru. Samarytanka również miała. Jeden mąż nie wystarczył, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I wciąż mało. Kochani, jeżeli ciągle mamy mało, to pamiętajmy, że w tym świecie nigdy nie znajdziemy zaspokojenia. Choćby nam nie wiem, co oferował, choćby nie wiem, jakie pieniądze, choćby nie wiem, jaką sławę. Ten świat nam nie zaoferuje tego, co zaoferuje nam Pan, co Pan nam daje. A On mówił o Duchu Świętym. Popatrzmy na apostoła Pawła. On nie miał wiele, nawet w chwilach takich bardzo trudnych dla niego, jakim było opuszczenie go, kiedy nawet wszyscy najbliżsi wierzący go opuścili. I mówi, niech Pan im tego nie policzy, że nie byli w takich trudnych chwilach ze mną. Można powiedzieć, że Paweł był osamotniony. W drugim liście do Tymoteusza czytamy o tym w 4 rozdziale. I widzimy, że apostoł Paweł jednak nie był tam sam. I to jest taka zachęta dla nas, którzy chcemy w Bogu szukać zaspokojenia i szukać pokrzepienia dla naszego życia. W 4 rozdziale 2 listu do Tymoteusza czytamy w 16 i w 17 wierszu tak. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie poczytane, policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. I aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. A więc widzimy, że apostoł Paweł był w bardzo trudnej sytuacji i na dodatek wszyscy wierzący go opuścili. Nie wiemy, jaka była przyczyna, czy po prostu bali się, nie chcieli ryzykować. Ale kochani, Pan stał przy Pawle. On wiedział, że Pan jest blisko niego i dostał pokrzepienia. To jest coś cudownego, kiedy w takich trudnych sytuacjach, które przeżywamy, wydaje się nam czasami, że nikt nas nie rozumie, że nikt nie wie o sytuacji, co przeżywamy, że jestem zupełnie sam, nawet wśród wierzących nie mogę na nikogo, załóżmy, liczyć. Może przeżyliśmy takie chwile, tak? Ale popatrz, co apostoł Paweł powiada. W tym momencie mówi, Pan stał przy mnie. Jak to jest wspaniałe, kiedy budzimy się rano i Pan daje ci słowo albo sen. Budzisz się i masz świadomość, że Pan mówi do ciebie i posila cię. Takiego wsparcia nigdzie w świecie nie znajdziemy. Takiego pocieszenia nigdzie nie doświadczymy. Tylko Pan, który sam doznał opuszczenia, zdrady nawet, tylko On najlepiej nas rozumie i On jest przy nas i On chce być przy nas. Ale On ma właśnie źródło Ducha Świętego dla nas.
Pan daje nam właśnie spełnione życie, zaspokojone życie, gdy chodzimy w Jego pełni Ducha Świętego na co dzień. Pan Jezus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi od tej chwili świadkami aż po krańce świata. To nie mówił, że weźmiecie to jednorazowo i już później po prostu nie musicie dalej zabiegać o Ducha Świętego, o Jego pełnię. On nie powiedział to, że weźmiecie to raz i po prostu już nie trzeba więcej nic zrobić. Nie, on powiedział, abyśmy, tak jak w liście do Efezjan jest powiedziane, abyśmy zabiegali o to codziennie. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. To jest list do Efezjan 5, 15 do 18. Bo dni są złe. Na co czas? Przede wszystkim na to, aby napełniać się Duchem Świętym. Jego pełnia daje nam ponadnaturalne wspomaganie do służby. Daje nam odwagę do zwiastowania, wiarę, aby się modlić o potrzeby innych. Takich skrzydeł dodatkowych, oprócz tego, że chodzimy z Panem i że Pan nas zbawił, jak Boże Słowo powiada, że to jest największa radość z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie. Z tego się powinniśmy najbardziej radować. Ale takich skrzydeł do naszego życia, takiego zwycięskiego, dodaje nam właśnie fakt tego, że Pan przyznaje się do nas, kiedy my usługujemy innym. Amen? To jest coś zachęcającego do służby, do naszego działania. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że to nie my, ale to Pan przez nas zaczyna coś działać. Kiedy zdajemy sobie sprawę, kto za nami stoi, jakie mamy plecy, mówiąc takim językiem, kto za nami stoi. Jeżeli sobie to uświadomimy, jak potężna moc Boża jest za nami, jak wielka moc, wtedy mamy odwagę i śmiałość, aby czynić rzeczy, które może wcześniej tylko o nich marzyliśmy. Apostołowie byli wychłostani, ostrzeżeni, mieli pogróżki, aby nie głosić Jezusa Chrystusa, ale odeszli radując się. Jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale, nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Jezusie. Popatrzmy, po tak wielu różnych razach, które otrzymali, pogróżkach, oni się nie przestraszyli. Nie, dlatego że wiedzieli, kto za nimi stoi. Oni powiedzieli, że jeżeli my posłuchamy tych ludzi, to my po prostu zlekceważymy moc, która stoi za nami. Moc Ducha Świętego, która stoi za nami. I dlatego oni nie chcieli stracić tej mocy, nie chcieli stracić tej mocy Ducha Świętego, a oni by ją stracili, gdyby byli nieposłuszni Duchowi Świętemu, gdyby byli w miejscu, do których ich Bóg nie powołał. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy byli posłuszni i byli w miejscu tam, gdzie nas Bóg powołuje. I tylko pełnia Ducha Świętego pozwala się tak zachowywać, tak jak się zachowywali apostołowie. Bez niej możemy się poczuć sfrustrowani i po jakimś czasie, kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy przeżywamy jakieś porażki, po jakimś czasie jesteśmy kuszeni, aby iść łowić ryby, tak jak Piotr. Widzicie, kiedy Pan Jezus był z uczniami, to uczniowie byli tacy happy, tacy odważni. Tak, potrafili być z Nim w każdej sytuacji. Nie znam sytuacji, żeby do momentu, kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, żeby uczniowie uciekli kiedyś. Znacie taką sytuację? Ja nie znam. Zawsze, kiedy był Pan Jezus z nimi, mieli odwagę, po prostu byli odważni, zachęceni. Ale kiedy Pana Jezusa zabrakło, Pan Jezus przyszedł w pierwszy dzień po sabacie, czyli w niedzielę, kiedy zmartwychwstał i przyszedł do nich, a była już przerwa, tak? 4 dni od ukrzyżowania, to my wiemy, że wszyscy drżeli, byli zamknięci. Później po 8 dniach przyszedł Pan Jezus znowu, a drzwi były zamknięte. To mówi nam o tym, że byli przerażeni, że się bali o samych siebie. I przyszedł wtedy do Tomasza i Pan Jezus powiedział, wierz, nie bądź bez wiary. Ale później znowu Pana Jezusa nie było w jakiś czas i Piotr był troszkę zrozpaczony, troszkę sfrustrowany, dlatego że Jezusa nie było wśród nich.
nie czuł się tak komfortowo i tak bezpiecznie. I dlatego powiedział, idę łowić ryby. Wrócę do swojego biznesu, tam przynajmniej będę spełniony, miał życie. A tutaj ani tak, ani tak. Tak? Nie ma ani Jezusa, ani nie ma ryb. Więc mówi, pójdę do starego mojego sposobu życia, a tym sposobem była właśnie praca, łowienie ryb. I mówi, pójdę łowić ryby, czyli szukać spełnienia w ludzkich możliwościach, a nie w Panu. Kochani, pełnia Ducha Świętego jest odpowiedzią na pustynię naszego życia. Na pustynię naszego życia. Jeżeli czujesz, że brakuje ci takiej realności, ja mogę powiedzieć, że bardzo tego potrzebuję i modlę się bardzo, bardzo, aby moje życie było zanurzone w pełni, nie po kolana kostki czy po pas, ale żebym całkowicie mógł się zanurzyć w Duchu Świętym. To jest moim największym pragnieniem mojego serca, aby każdego dnia chodzić w Duchu Świętym. Jeżeli nie będziemy chodzić w Duchu Świętym, to nasze chrześcijańskie życie nie będzie spełnione. Mogę wam to obiecać, że nie będzie spełnione, będzie nam brakować tego wspomagania. Wiecie, Duch Święty w pierwszym Kościele był tym, który wspomagał pracę Kościoła. Jest powiedziane, że Kościół Boży, budując się, żyjąc w bojaźni, był wspomagany przez Ducha Świętego i pomnażał się. I wierzę, że każdy z nas potrzebuje tego wspomagania w naszym codziennym życiu. A więc teraz chcielibyśmy przejść do tego, jak napełniać się każdego dnia, bo to, myślę, jest coś, co nas powinno najbardziej interesować. Najbardziej, jak gdyby, jesteśmy tym na pewno zainteresowani. Jak napełniać się każdego dnia Duchem Świętym? Bo to jest przecież tajemnica, klucz do zwycięskiego życia. I powiem tak, że w chwili, kiedy my się nawracamy, kiedy Duch Święty nas przekonuje o grzechu, o sądzie, w tej chwili, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, Duch Święty również jest w naszym sercu. Bo bez Ducha Świętego człowiek się nie potrafi nawrócić. Jest powiedziane, że Duchem Świętym jesteśmy co? Zapieczętowani, że należymy do Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta pieczęć na naszych sercach. Duch Święty jest, przekonuje nas o grzechu, o sądzie, ale to nie jest jeszcze pełnia Ducha Świętego, o której mówił Pan Jezus, że weźmiecie moc Ducha Świętego. To nie jest jeszcze to, kiedy się nawracamy. To nie jest to, że ja przyjmuję pełnię Ducha Świętego. To jest coś innego, to jest coś więcej. To jest to namaszczenie, które jest nam potrzebne do efektywnego służenia Bogu. I chcę powiedzieć, że jeżeli już przyjęliśmy pełnię Ducha Świętego, moc Ducha Świętego, kiedy Duch Święty stąpił na nas, ja przeżyłem to w Głębieczku, jeszcze mając chyba 14 lat i bardzo nawet nie oczekiwałem tego, bo to było tak wszystko nagle, kiedy była po prostu modlitwa na obozie młodzieżowym. I wtedy po prostu poszedłem z zwykłej ciekawości, nawet nie wiedziałem, jak wszystko, co będzie przebiegać. Nie miałem jakiegoś specjalnego oczekiwania i pragnienia, ale wiedziałem tylko jedno, że to jest biblijne, że to jest coś dla mnie. I pragnąłem przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Modliliśmy się pierwsze o oczyszczenie naszego serca. I później była modlitwa w takim kole i tam bracia się modlili. I widziałem, słyszałem, że już niektórzy przeżywają, że modlą się na językach. Też tak byłem świadomy tyle tylko, że właśnie, że języki się powinny manifestować. Więc czekam. I nie mogłem się doczekać. Już chciałem Pana Boga wyprzedzić, więc mówię, no to ja muszę coś zacząć mówić. Więc zacząłem coś mówić, ale kochani, mówię, nie, to jest wszystko ze mnie. Ja nie mogę nic takiego mówić, ja nie mogę Panu Bogu pomagać. Więc kochani, czekałem dalej, modliłem się i Duch Święty przyszedł. Przyszła taka Boża obecność. Myślę, że ci, którzy przeżyli, wiedzą, o czym mówię,
że przyszła taka Boża chwała, taka Boża obecność, że powiedziałem: Boże, czuję się, jakbym był w niebie. Czuję się, jakbym Ciebie oglądał twarzą w twarz. Czuję Twoją obecność. I to był ten moment, kiedy przeżyłem, wiedziałem jedno, w tym momencie wiedziałem jak nigdy może wcześniej, że Bóg jest, że Bóg istnieje i że jest miłością, że jest po prostu niesamowitym Bogiem. I czasem dziwię się, bo gdzieś tam na forach internetowych niedawno czytałem o wierzących ludziach, którzy krytykują właśnie w ogóle przeżycie chrztu w Duchu Świętym, że to już się zakończyło z chwilą, gdy apostołowie wymarli. Po prostu współczuję, bardzo serdecznie współczuję tym ludziom, chociaż widzę, że nawet szczerze to mówią, ale współczuję, ponieważ nie wiedzą, co piszą, dlatego że sami nie przeżyli i nie wiedzą, co piszą. Ale co chciałem powiedzieć, że Duch Święty, kiedy my Go przyjmujemy, On jest w nas. I Boże Słowo mówi, że to namaszczenie, które mamy od Niego, ono jest w nas i ono pozostaje w nas. Tak samo Duch Święty, ta pieczęć Ducha Świętego, jeżeli jeszcze nie przeżyliśmy, On jest już w nas, ale jako pieczęć. My jesteśmy jako, po prostu, że należymy, że to jest własność Boża. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, jest powiedziane. Więc nie możemy być dziećmi Bożymi bez Ducha Świętego. Ale pełnia Ducha Świętego to jest coś innego. I więc chcę powiedzieć tak, że co to znaczy stale napełniać się Duchem Świętym? Po pierwsze, przede wszystkim musimy przeżyć chrzest w Duchu Świętym, to jest po pierwsze. A po drugie, dla tych, którzy już przeżyli chrzest w Duchem Świętym, to czasami jest tak właśnie, że nie czujemy tej pełni, tak? Czujemy, że nasze kubki są puste i czekamy nieraz i mówimy: Panie, wypełnij nas, napełnij nas, niech ten deszcz spłynie na nas. Ale kochani, chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Duch Święty jest cały czas w nas, tylko że On jest ograniczony. Jeżeli my nie przeżywamy pełni Ducha Świętego, to znaczy, że z nas to źródło jest co? Przytkane albo zatkane. Ale to źródło jest w nas, cały czas. Jest powiedziane, że to namaszczenie pozostaje w nas cały czas, ale ono może być przytkane, ono może być zatkane. Ono nie przychodzi gdzieś tam z zewnątrz, ale ono raczej przychodzi z nas, wewnątrz, jeżeli tylko pozwolimy Bogu, aby na nowo nas wypełnił, aby się z nas wytryskiwały rzeki wody żywej. Aby z nas wytryskiwały rzeki wody żywej. I kochani, kiedy czytamy, kiedy chwalimy Boga, kiedy Go wywyższamy, to wtedy z nas wypływają chwała, a wtedy z tą chwałą również szczególna obecność Boża się manifestuje, tak? Bo Bóg mieszka w chwale swojego ludu. I zauważmy, że Tymoteusz nie stracił daru łaski, ale co zrobił? Zaniedbał ten dar łaski. Jest powiedziane: nie zaniedbuj dar łaski, który jest w tobie, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. I dlatego Paweł powiada do niego: roznieć, rozpal na nowo, rozognij dar łaski Bożej, który jest w tobie. Duch Święty pozostaje w nas. Tak jak namaszczenie Jego pozostaje, ale Duch Święty może być zgaszony. I dlatego Paweł powiada do Tesaloniczan: ducha nie gaście. Bracie, siostro, może przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym 10 lat, 20, a może 50 lat temu. Jak dzisiaj Duch Święty w tobie? Czy płynie w nas, płynie w tobie, płynie we mnie to źródło Ducha Świętego? Czy gdzieś jest zgaszone, gdzieś jest przytkane to źródło? Dlatego to jest tak bardzo ważne. Nie myślę, że Duch Święty gdzieś, nie wiem, odstąpił, ale On jest zasmucony po prostu, On jest zgaszony. I dlatego Paweł powiada: rozognij, rozognij, rozpal na nowo, rozpal na nowo. I to jest po pierwsze, na co chciałbym zwrócić uwagę. Po drugie,
Bycie pełnym to inaczej mówiąc, albo dbanie o to, żeby być pełnym Ducha Świętego, to bycie cały czas do Jego dyspozycji, nie ograniczając Mu przestrzeni i czasu dla Jego działania, to znaczy bycie Mu posłusznym. Zauważ, że gdy na przykład dasz się Bogu prowadzić w świadczeniu, Bóg, załóżmy, używa ciebie czy mnie i mówisz komuś świadectwo i czujesz, jak we wnętrzu gdzieś się tam rozpalasz, jak wielka radość wypełnia twoje serce i po takim spotkaniu z kimś mówisz: Boże, jak ja jestem ci wdzięczny, że mogłem temu człowiekowi powiedzieć, jak ty mnie niesamowicie zachęcasz i rozpalasz. I co w tym momencie pragniemy? Pragniemy jedno, żeby jeszcze następnemu powiedzieć. Nie tylko temu jednemu, ale następnemu. Czuję, że jestem na fali Ducha Świętego i powinienem dalej być do dyspozycji, być posłuszny. I wtedy jeszcze bardziej chcesz być używanym, gdy odczuwasz, że Bóg ciebie użył w jakiejś rzeczy, czy na przykład modlisz się o chorego, czy czujesz, że on jest, czy wiesz, że jest uzdrowiony, czy Bóg cię w tym użył, czy cię w tym użył. Jakie jest twoje pragnienie, gdy widzisz, że Bóg cię użył? Pragnienie jest takie: jeżeli Bóg mnie użył w Jerozolimie, to Bóg mnie użyje w Samarii. A jeżeli Bóg mnie użył w Samarii, to Bóg mnie użyje aż po krańce świata. Amen. Dla wierzącego nigdy nie jest za dużo. Jerozolima to nie jest nasze przeznaczenie. Naszym przeznaczeniem jest poszerzać nam paliki naszego namiotu, naszego życia. Bóg nas chce używać dalej i więcej, i więcej. Ja myślę, że to, co mamy teraz, to nie jest wszystko, co Pan Bóg chce nas używać. On chce poszerzać paliki naszego namiotu i chce, żebyśmy usługiwali. Ale to się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni w tych małych rzeczach może. W tych małych rzeczach. I to jest właśnie to, żebyśmy właśnie starali się być właśnie posłuszni, kiedy Bóg nas używa. Wtedy ta świeża woda przychodzi do naszego życia i On nas wypełnia dalej. Kochani, Duch Święty jest przyrównany do czego? Do źródła, do rzeki. Popłyną rzeki wody żywej, a rzeka nie stoi w miejscu. Rzeka płynie aż do morza czy do oceanów. Płynie. Kochani, my nie mamy być jeziorem, nie mamy być jakąś studnią tylko, ale ma wypływać z nas. Czyli mamy dalej iść z Bogiem do innych rzeczy. Tak jak w tej wizji Ezechiela, kiedy on przechodził przez tą rzekę, kiedy go Duch Święty porwał, on szedł dalej w tej rzece płynął i posuwał się dalej. Natomiast kiedy on deptał po tej rzece, to wiecie co? On mógł tylko przejść na drugą stronę i z powrotem. Ale dalej nie mógł iść. Źle się idzie w rzece swoimi nogami, żeby iść wzdłuż rzeki. Najlepiej to się płynie właśnie. I mało, że nie płyniesz pod prąd, ale płyniesz z prądem. Duch Święty cię niesie. Nie własną siłą, ale Duch Święty. A więc to jest to, do czego nas Pan Bóg zachęca dzisiaj. Abyśmy się dali Duchowi Świętemu. Tak jak dzisiaj to słowo było powiedziane: więcej Ciebie chcę. Pan Bóg mówi do nas, tak, że więcej Ciebie chcę. Otwórz się więcej, nie duś Ducha Świętego, ale otwórz się na Ducha Świętego, oczekuj na Ducha Świętego. Bóg chce Ciebie więcej Ciebie chce używać niż dotychczas. Wierzę, że Bóg nas do tego wzywa dzisiaj, dlatego że Bóg ma wielkie rzeczy dla nas, wielkie zadanie jest do wypełnienia i dlatego Bóg nas do tego powołuje. Kochani, napełnianie Duchem Świętym to oczywiście również dbanie o taką normalną społeczność z Panem, czytanie Bożego Słowa, modlitwa, szczególnie na językach. Boże Słowo mówi, kiedy modlisz się na językach, kiedy modlimy się w duchu, budujemy samych siebie i napełniamy siebie Duchem Świętym, napełniamy się Jego odwagą. Kiedy modlimy się w duchu, napełniamy się Jego odwagą, przebijamy się w tych sferach niebieskich i dobijamy się do tronu Bożego. Nieraz swoimi słowami nie potrafimy po prostu modlić się,
Ale Duch Święty, który poddaje nam słowa, On wie, zgodnie z myślą Bożą, wstawia się. On najlepiej się potrafi modlić przez nas. Dlatego, kochani, jesteśmy zachęceni. Ja myślę, że śpiewaliśmy też szczególnie trzy ostatnie pieśni. Boże, Twa łaska nad nami jest. I refren mówi, my chcemy więcej Ciebie, więcej mocy Twej. Później następna pieśń, więcej Ciebie chcę. Później było słowo, które Bóg użył przez Damiana. A później wszystko daję Jezusowi. Wszystko daję Jezusowi. Oby to było prawdą w naszym życiu, że my chcemy się dać Panu. Dlatego, że życie spełnione jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Jego rękach, kiedy jesteśmy używani przez Niego. Ja pragnę tego z całego serca, aby być w Jego rękach. Aby nie ograniczać mojego Pana, ale modlę się o to i o każdego z was. Modliłem się dziś rano w sposób szczególny, tak odebrałem. Nie wiem, czy już ta modlitwa jest wysłuchana, ale wierzę, że Pan stąpi dzisiaj, że będzie się Pan dotykał. Bo nie chodzi o to, żebyśmy teraz wysłuchali kazania, ale chodzi o to, abyśmy go przeżywali, abyśmy doświadczali Pana. I ja pragnę się modlić o każdego z nas. Tak jak już powiedziałem, ja sam potrzebuję więcej oddać się Panu. Ale jeśli Ty też tego pragniesz dzisiaj, to ja chcę się z Tobą pomodlić, bracie i siostro. Ja wierzę, że to jest w waszych sercach. A wtedy będziemy oglądać rzeczy, które będą po prostu nas elektryzować i będą dodawać nam skrzydeł w tej naszej chrześcijańskiej, takiej może nieraz znużonej drodze. Ale Pan Bóg chce nas ożywiać, chce nas zachęcać. Ja chcę się modlić o to, żeby nam Pan pomógł wejść w ten strumień, w tą rzekę Ducha Świętego, ale tak naprawdę, aby w nas wytrysnęła na nowo źródło wody żywej, Duch Święty. Boże Słowo mówi, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Chcielibyśmy wierzyć, że Pan ma to dla nas. To jest to dziedzictwo przygotowane dla wierzących, dziedzictwo dla dzieci Bożych, Duch Święty i wszystko, co w Nim jest, dary Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego. Chcielibyśmy Pana prosić, aby to dziedzictwo było naszym udziałem. Chcielibyśmy wejść do tego dziedzictwa, jakim jest Duch Święty i Jego pełnia. Bardzo tego Pan oczekuje od nas. Wierzę, że On nam to chce z łaski dać.